jesteśmy na dole. Siemaneczko Jurku, z tej strony. Moi drodzy, rozpoczynamy nowy sezon. Juhu. Tak jest. Kenevo zrobione, odświeżone, posmarowane, ustawione, gotowe na jazdę. No i już pojechaliśmy kilka razy, słuchajcie. Testowaliśmy GoPro 9 pod kątem stabilności nagrywek. Musi być przymocowana do kasku, dlatego że wtedy jest najlepsza stabilność, to zauważyłem. Pytanie tylko brzmi, czy pionowo, czy też horyzontalnie, tak? Bo pionowo zobaczymy więcej ścieżki, horyzontalnie zobaczymy więcej lasu, ale też mniej ścieżki. No i teraz pytanie brzmi, które ustawienie będzie lepsze. Nagrałem i tak, porównamy, zobaczymy. Natomiast pod kątem stabilności coś niebywałego. Testowałem już wczoraj na takich 2-3-metrowych schodach. No słuchajcie, nawet nie drgnęła. Nawet nie tyknęło. Nawet, no zobaczcie sami. A teraz przekonamy się, czy tu zadziała, gdzie skaczemy czasami dobre 3 metry w dół na ostatnim dropie. Będziemy mieli takie przewyższenie. Więc tam będzie solidne tapnięcie. No i zobaczymy wtedy, czy to zadziała. Nie powiem wam w tym momencie, sami zobaczcie już za chwilę. Z update'ów powiem wam tylko, że nowy system wszedł do Kenevo pod kątem silnika. Zaktualizowałem to i słuchajcie, zaktualizowałem przy pomocy telefonu. Już mamy taką możliwość aktualizowania. Przy użyciu apki nie trzeba już iść do serwisu. Są serwisy, gdzie trzeba za to płacić. U nas w Kielcach jest taki, a nie podoba mi się to. Pomimo tego, że kupiłem u nich rower, to i tak mnie chargują za... oczywiście nie ten rower, poprzedni rower, ale no rozumiecie, o co chodzi. 50 zł za wgranie czegoś, co zajmuje minutę, jest banalnie proste. Teraz możemy robić to z telefonu i już nie ma żadnego stresu, słuchajcie. A aktualizacje wychodzą regularnie, wychodzą przynajmniej raz w miesiącu. Więc bardzo istotne jest, żeby sobie sprawdzać przed każdą jazdą, przynajmniej w sensie przed każdą raz w miesiącu sprawdzać, czy nie mamy nowego softu. Bo jeśli się pokaże, słuchajcie, no to wtedy trzeba zrobić aktualizację. A są to ważne aktualizacje, dlatego że obejmują przede wszystkim silnik. I ostatnio widziałem, że była zaktualizowana przede wszystkim to, jak ten silnik pracuje i jakie napięcia tam wytwarza na pasku. Mało tego, pokazuje nam, czy pasek jest pęknięty albo jest już na krańcu zużycia. To jest bardzo fajne, mierzy gdzieś tam coś sobie i pokazuje to. Jeżeli jest zużyty, no to wtedy trzeba go będzie wymienić gwarancyjnie, tak? A 4 lata jest gwarancji, więc spokojnie można iść. Myślę, że od momentu, kiedy wymieniono mi silnik, już nie będę miał takich problemów, bo to jednak były pierwsze silniki, te 2.1, które były mocniejsze, działały z innymi, większymi bateriami, no i napędzały też cięższe rowery, takie jak ten, więc były duże przeciążenia. Teraz póki co działa znakomicie. Mało tego, zauważyłem, że zwiększyli tą moc przy krańcowych wartościach baterii, czyli jak już będziemy, nie wiem, mieli 20, poniżej 20% w stronę zera, to nadal będziemy mieli tą moc. To nie będzie taka moc jak przy większym naładowaniu baterii, oczywiście, tak, bo to volt się zmienia, ale warto zauważyć, że jednak nie będzie takiego spadku jak kiedyś, że już naprawdę na maksymalnym turbo on ledwo jechał. Więc teraz mamy maksymalne turbo, tak jakby było na 50% doładowania. Więc bardzo fajna aktualizacja. No i co, zaczniemy jeździć. Zobaczmy, która jest godzina. 14:51. Niedługo zacznie się robić ciemno po tej stronie góry. A chciałem wam jeszcze pokazać traskę Pucharówkę, jak tam będzie wytrzymywała ta stabilizacja, dlatego że tam naprawdę będą też fajne skoki i tam będzie jeden też z takim dużym przewyższeniem, gdzie siądziemy mocno na glebie i zobaczymy, czy GoPro zarejestruje to jako upadek wysoki, czy nie. A wy potem powiedzcie w komentarzach, co myślicie o tak płynnej stabilizacji przy tak agresywnej jeździe, jaką mamy w downhillu. Bo ja nie powiem wam, co myślę. Może ewentualnie na koniec filmu.
No i sami musicie ocenić, jak to wyglądało. Dlatego, że ja w tym momencie jeszcze nie wiem. Sami ocenić. Słuchajcie, teraz sobie spróbuję zrobić slow-mo ten skok. On jest taki nie za trudny. Wybija się, co prawda, człowiek mocno z tego boba. Po tamtym zakręcie wchodzimy w zakręt po bandzie i prostujemy i lecimy. No i mam nadzieję, że gdzieś wylądujemy. Zazwyczaj lądujemy gdzieś tu. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, jakieś 6-7 metrów lotu. No i potem tam się wbija człowiek w bandę fajnie. No i zobaczmy, jak to wyjdzie w slow-mo. Mam nadzieję, że to slow-mo jakoś nam wyszło. Natomiast na koniec chciałem wam pokazać na tej trasie jeszcze jeden tryb. A dlaczego na tej trasie? No bo na jednej trasie nagraliśmy do tej pory wszystko, więc fajnie to będzie można porównać. No i teraz na tej trasie odpalamy ostatni tryb, który się nazywa Super View. I on jest bardzo szeroki. W sensie jest trochę szerszy niż standardowy obraz. Kosztem niestety tej super stabilizacji zostaje nam jedynie ta zwykła cyfrowa stabilizacja. No ale może to jest klucz, może lekkie drgania jednak są tu wskazane, żeby były od czasu do czasu przy intensywnych skokach, żeby pokazać ten skok, że coś tu się w ogóle działo. Natomiast będziemy mieli rozszerzony ekran. A więc zobaczmy, czy to jest to, co jest nam potrzebne. No a jestem ciekawy, jak to wyszło. Idziemy zjechać pucharówką teraz. Zobaczymy, co to będzie na pucharówce w tym Super View. Jestem ciekaw tego trybu, bo pucharówka jest dosyć wąska i tam Super View będzie nam fajnie pokazywało całą traskę. Na koniec wam chciałem powiedzieć tylko o tym nabytku nowym, czyli Google 100%. Jak widzicie, kolorystyka już jest bardzo zbliżona. Limonka to limonka faktycznie, a właściwie to jest taki lime laser, coś takiego, tak się nazywają. W każdym razie Google 100%, no Google trzeba wymieniać, średnio co 2 lata trzeba je wymieniać, może czasem co rok. Lubią się mechacić, paski się lubią rozciągać, pianki się lubią mechacić, więc trzeba je zmieniać. No i szybka też wiadomo się rysuje, rzucimy je tu, rzucimy je tam. Kwestia tego, że można samą szybkę wymienić oczywiście, no, ale takie Google to jest koszt 150 zł, rowerowy.com. Polecam sklep, naprawdę bardzo fajny sklep. I jeszcze jeden nabytek, to są skarpetki, słuchajcie, Alpine Starsa. Summer 15 się nazywają. Nie za wysokie i nie za niskie. Fajne, bo chronią piszczel, a jednocześnie nie są tak jakoś super wysokie, żeby wchodziły nam pod ochraniacze. Przede wszystkim bardzo fajnie, stopa się nie poci. No jest naprawdę rewelacyjna skarpeta. Od razu wziąłem 3 pary. Bierzcie, bo jest promocja teraz. Rozmiar L to jest tak 42-43, idealne, idealne. Jedziemy na pucharówkę, no i zobaczymy, jak to Super View nam wyjdzie i na tym kończymy dzisiejszy odcinek. Tu są zawsze 10 minut od mnie, orteo.pl. Słuchajcie, drzewo opadło. Też fajnie wymyślił, żeby je podeprzeć belkami, ale na razie trzeba mocno schylić po to, żeby za chwilę mocno wyskoczyć. Zobaczmy.
Jeszcze raz. Słuchajcie, opadam sił, 20 wjazdów, 80-75% baterii jeszcze, ale już opadam sił, także mam nadzieję, że to fajnie wyglądało, pozdro i do zobaczenia.